wyróżnia się marka Dorota Golden Point? Dla mnie projekty Doroty są wyjątkowe, dlatego że ja uwielbiam klasyczną elegancję, kobiecość. Uwielbiam się czuć swobodnie, lubię być ubrana, a nie przebrana, a Dorota takie właśnie kreacje tworzy. Są proste, ale niezwykłe i no, brakuje mi słów tak naprawdę, żeby opisać. Dorota idealnie trafia w mój gust. Ja się czuję przepięknie w jej projektach. Czy to są takie casualowe, właśnie zwiewne suknie, czy to są kreacje galowe. Każda jest wyjątkowa, a Dorota trafia właśnie w to, co ja kocham, czyli klasyka, ale z nutą współczesności, z takim pazurem, ale jednak klasykę. Ja to uwielbiam i dlatego wracam i jestem bardzo Dorocie wierna i wdzięczna za te piękne kreacje, które tworzy jednocześnie. Od kiedy trwa wasza przyjaźń? No ja nie mogę powiedzieć, że się bardzo przyjaźnimy, ale pracuję na to. Natomiast przyjaźnię się z projektami Doroty od kilku lat i poznaję bardzo chętnie i bardzo chętnie korzystam z jej pomocy i z jej wspaniałych pomysłów, bo niejednokrotnie właśnie w jej kreacjach miałam przyjemność prowadzić różne gale czy pojawić się na różnego typu ważnych imprezach dla mnie. Także mam olbrzymi sentyment do tych kreacji. No i mam nadzieję, że ta przyjaźń będzie się rozwijała i trwała. Czyli możemy podsumować, że są to ubrania dla kobiet eleganckich, a zarazem takie luźne i każda kobieta czuje się w nich swobodnie. Ja myślę, że w kolekcjach Doroty Gold Point każda kobieta może czuć się pięknie i można znaleźć kreacje bardziej na co dzień, można znaleźć przepiękne wieczorowe, takie wręcz galowe suknie, można znaleźć spódnice, można znaleźć kombinezony, jest naprawdę dla każdego coś miłego, jak to mówię, i bardzo pięknie można grać dodatkami. Z tymi kreacjami naprawdę bardzo pięknie grają dodatki, one są na tyle elastyczne, że można je pięknie właśnie albo upstrzyć, albo kompletnie nic nie dodawać i wtedy, no to zależy, co kto chce osiągnąć, ale myślę, że te kreacje są po prostu uniwersalne i ponadczasowe i to jest ich moc. To jest ich moc, bo są przepięknie zrobione, świetnie skrojone i przynajmniej dla mnie, no naprawdę są taką kwintesencją kobiecości. I tej młodszej kobiecości, i tej takiej już bardzo dojrzałej kobiecości. Czego chce pani życzyć na czwarte urodziny marki? No przede wszystkim niekończących się pomysłów. Dorotko, niekończących się pomysłów, wspaniałych ludzi wokół siebie, bo to jest bardzo ważne, wiernych, lojalnych i myślę, że coraz więcej zakochanych w tych projektach klientek, bo tak naprawdę to jest wyznacznikiem i myślę, że akurat tego życzyć nie trzeba, bo to się dzieje, ale marce tego, a samej Dorocie życzę zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, a jak będzie zdrowie, to cała reszta i pomysły same będą do głowy wchodzić. Gdzie oprócz serialu możemy teraz panią oglądać? No, ja zapraszam nieustająco do Teatru Komedia w Warszawie. Wspaniały, można spędzić tam czas, żeby się zrelaksować. Zapraszam obecnie na spektakl Seks, Miłość i Podatki. Także na jesienne wieczory, jeżeli ktoś nie ma ciekawszych zajęć, to polecam się rozerwać, oderwać się od rzeczywistości. To jest wspaniała farsa, bardzo zabawna. Świetna obsada, zabawnie podany tekst, także myślę, że warto. Oprócz tego zaczęłam z powrotem pisać felietony. Mam olbrzymią przyjemność, bo kocham pisać, a przez jakiś czas pisałam bardziej dla siebie, a nie do druku. Teraz mam przyjemność, rozpoczęłam współpracę z Beatą Bianką Kotoro, to jest znakomita psycholożka, którą poznałam przy zupełnie innych okolicznościach. Okazało się, że energia między nami tak pięknie przepłynęła, że pochwaliła się, że jest redaktorką naczelną magazynu Po prostu Żyj. A ten tytuł mnie po prostu tak urzekł. To jest taki lifestyle'owo-medyczny magazyn. I nie ukrywam, że ja jestem w takim teraz procesie, takim trochę trudniejszym czasie po śmierci taty i hasło Po prostu Żyj i nabrało dla mnie zupełnie innego znaczenia i tak pomyślałam, że to jest odpowiednie miejsce dla mnie i mam przyjemność dzielić się na łamach tego magazynu właśnie od teraz, od jesieni, felietonami, a także wierszami, co jest w ogóle
po raz pierwszy, także bardzo, bardzo tak nieśmiało, ale spotkało się to z bardzo takim przyjemnym oddźwiękiem, także będę pisać dalej, więc bardzo się cieszę. A oprócz tego można mnie spotkać na różnego typu eventach, które prowadzę, bardzo to lubię, na koncertach, także no i niebawem mam nadzieję jeszcze telewizyjne rzeczy, także dzieje się. A kiedy możemy spodziewać się książki? Oj, książka to jest wyzwanie, to jest bardzo poważna sprawa. Ja myślę, że pisanie książek jest bardzo modne i w zasadzie każdy teraz pisze książkę, ale jestem też zdania, że żeby napisać książkę, to trzeba mieć na nią naprawdę dobry pomysł, żeby to trochę tak jak z nagraniem płyty. Płytę może nagrać każdy, tak? Każdy może wejść do studia i nagrać, tylko pytanie, czy ktoś będzie chciał ją kupić. Ja myślę, że na razie skupię się na felietonach i kiedyś może kiedyś pozbieram je do kupy tak zwanej. Mam tych felietonów już trochę. I może się tak kiedyś wydarzy, że jakąś przybiorą formę wspólną. Nie wiem, nie myślałam o tym. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczona tym pytaniem. Ale może nie padło ono bez przyczyny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.